Obecnie przyjrzyjmy się silnikowi skrzyń biegów waszego FH12 i poznajmy, w jaki sposób najlepiej wykorzystać jego osiągi i uzyskać najwyższą rentowność. Przed porannym rozruchem należy dokonać codziennego przeglądu. Składa się on z szeregu czynności i sprawdzenia pewnych miejsc pod kątem bezpieczeństwa. Przed wyjściem z kabiny włącz światła mijania i prawy kierunkowskaz. Nie zapomnij sprawdzić zbiorniczka układu przeciwzamarzaniu, jeżeli w twoim pojeździe taki jest. Tutaj uzupełniamy płyn do spryskiwacza. Poziom płynu sprawdzany jest przez kontrolkę na tablicy rozdzielczej, która zaświeci się, jeżeli pozostało już tylko około 2 litrów płynu. Przed stopniem znajduje się pokrywa, pod którą wymieniamy żarówki reflektorów. Teraz włącz światła długie i lewy kierunkowskaz. Sprawdź ich działanie. Kiedy ponownie wejdziesz do kabiny, sprawdź przyrządy, elementy sterowania i kontrolki. Pojazd wyposażony jest w skrzynię biegów G-Tronic. G-Tronic to układ automatycznej zmiany biegów, który można zamontować do skrzyni biegów typu SR1700 i SR1900. Kiedy uruchamiamy silnik, zauważymy pewne opóźnienie w uzyskiwaniu zapłonu. Wynika to częściowo z tego, że układ paliwowy musi dostosować się do rozrządu silnika, a częściowo z funkcji ograniczającej emisję węglowodorów przy zimnym rozruchu. Przed pierwszym wtryskiem paliwa silnik wykonuje kilka obrotów, tak aby podnieść temperaturę w cylindrze, co prowadzi do poprawy sprawności spalania. Chwilą, gdy silnik zapali na kilka sekund, należy wcisnąć pedał hamulca. Jest to czynność sprawdzająca, która jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania regulatora prędkości jazdy. Zimny olej jest bardzo gęsty i lepki. Aby uniknąć uszkodzeń i niepotrzebnie szybkiego zużycia silnika i turbosprężarki, nie wolno przegazować zimnego silnika zaraz po uruchomieniu. Jeżeli temperatura układu chłodzenia jest poniżej plus 50 stopni Celsjusza, układ sterowania ograniczy przez pierwsze 15 sekund prędkość obrotową silnika do 1000 obrotów na minutę. Dla skrócenia czasu rozgrzewania silnika do czasu uzyskania przez układ chłodzenia temperatury plus 45 stopni, układ sterowania automatycznie zwiększa nieco prędkość obrotową silnika. Prędkość obrotową biegu jałowego można chwilowo zmienić ręcznie poprzez włączenie regulatora prędkości jazdy i wciskanie set lub resume, odpowiednio dla zwiększania lub zmniejszania obrotów. W pojeździe wyposażonym w G-Tronic, kiedy uruchamiamy silnik, sprzęgło pozostaje wyłączone. Aby rozgrzać skrzynię biegów, należy włączyć sprzęgło przez wciśnięcie przycisku CL. Zmiana biegów w systemie G-Tronic dokonywana jest za pomocą siłowników pneumatycznych, które wraz z zaworami elektromagnetycznymi tworzą część obudowy sterującej, zamontowanej na skrzyni biegów. Zawory elektromagnetyczne sterowane są przez zespół sterujący, który steruje również działaniem sprzęgła. W pojeździe nie ma pedału sprzęgła. Sterowanie skrzynią biegów odbywa się za pomocą dźwigni zmiany biegów typu samochodowego. Dźwignia ma odrębne położenie dla biegu wstecznego, powolnego, trzech biegów włączanych ręcznie i zmiany automatycznej. W górnej części dźwigni znajduje się przełącznik biegów połówkowych, który używamy przy ręcznej zmianie biegów. Na konsoli za dźwignią zmiany biegów znajduje się zestaw czterech przełączników służących do wyboru sposobu zmiany biegów i innych funkcji. Wyświetlacz umieszczony po lewej stronie zestawu wskaźników podaje informacje dotyczące skrzyni biegów. Jest tam również lampka ostrzegawcza, która informuje, że ciśnienie powietrza w układzie G-Tronic spadło poniżej 5,8 bara. Dopóki lampka nie zgaśnie, nie wolno kontynuować jazdy.
Nie zapomnijcie zapiąć pasów bezpieczeństwa. Nie można ich wyciągnąć, dopóki kluczyk w stacyjce nie jest w położeniu jazdy. Nie wolno rozpoczynać jazdy z niedostatecznym ciśnieniem w układzie hamulcowym. Jeżeli ciśnienie powietrza w jednym z obwodów jest zbyt niskie, zaświeci się kontrolka i włączy buczek. Pojazd wyposażony w Geotronic najłatwiej prowadzić jest przełączając dźwignię na automatic. Zaczynamy od wciśnięcia pedału hamulca. Dźwignię ustawiamy w położeniu A. Trzeba ją lekko popchnąć, pokonując opór. Po włączeniu biegu dźwignia wróci na swoje miejsce. Wyświetlacz pokaże bieg przy ruszaniu. E oznacza, że wybrano tryb jazdy ekonomicznej. 1L – pierwszy bieg w dolnym zakresie biegów połówkowych. Bieg do ruszania można zmienić, wciskając przyciski plus lub minus. Do czasu włączenia stacyjki układ pamięta wybrany bieg do ruszania. Przy następnym uruchomieniu silnika ponownie włączony będzie początkowo pierwszy bieg w dolnym zakresie biegów połówkowych. Wciskamy łagodnie pedał gazu, do chwili gdy wyczujemy, że sprzęgło zaczyna chwytać. Zwolnić hamulec i lekko przyspieszyć w celu ruszenia pojazdem. Wszystkie zmiany biegów w górę i w dół będą teraz wykonywane całkowicie automatycznie. Nie zdejmujcie nogi z pedału gazu przy zmianie biegu. Układ będzie automatycznie regulować dawkę paliwa bez udziału kierowcy. Pedał gazu należy mieć wciśnięty mniej więcej do połowy, a układ będzie utrzymywał prędkość obrotową silnika w obrębie zielonego pola obrotomierza. Większe wciśnięcie pedału gazu spowoduje stopniowy wzrost prędkości obrotowej silnika, przy której następuje zmiana biegów. Tryb jazdy ekonomicznej daje pierwszeństwo oszczędności zużycia paliwa względem osiągów pojazdu. Jeżeli wciśniemy przycisk osiągów, wówczas silnik rozwijać będzie wyższe moce, gdyż zmiana biegów odbywać się będzie przy wyższej prędkości obrotowej. Wyświetlacz pokaże literę P. Jeżeli jedziemy w trybie ekonomicznym i wciśniemy pedał gazu do końca, nastąpi automatyczne przełączenie na tryb wykorzystania pełnej mocy. Wciskanie pedału gazu do dna uruchamia funkcję kick down, co zwykle powoduje zredukowanie biegu. Aby wstrzymać zmianę biegu dokonywaną przez układ Geotronic, na przykład przed podjazdem pod wzniesienie, należy wcisnąć przycisk oznaczony literą H, hold, podtrzymanie. Należy pamiętać o niedopuszczaniu do nadmiernych obrotów silnika. Kiedy jedziemy w trybie automatycznej zmiany biegów, możemy nadal ręcznie zmieniać biegi w górę i w dół, wciskając przyciski plus i minus. Zmiana biegu nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy pozwala na to prędkość jazdy i prędkość obrotowa silnika.